Dymetro Antoniuk i studio kijów. Dzień dobry, Metro. Dzień dobry, Krzysztofie, dzień dobry państwu. Zacznijmy od tego nieszczęsnego przemówienia Władimira Putina, czy jakimś echem się odbiło na Ukrainie? No chyba w żartami z jego tego przemówienia, zgadzam się z, z Amerykanami, który, który już też zareagowali na to i powiedzieli, że nic nowego nie, Putin nie powiedział. Tak też myślimy. Z jego przemówienia absolutnie zrozumiałe jest to, że on chce zniszczyć Ukrainę jaką taką. On uważa, że Ukrainy nie ma, że to jest kraj mityczny, który jest stworzony przez Lenina. No to w ogóle jest tak. I absolutnie idiotycznie powiedziane, i że gwarantą bezpieczeństwa Ukrainy może być jedynie Rosja. No i wspaniale. Widzimy to w, na naszych ulicach, naszych miast i w zniszczonych wioskach i na cmentarzach, gdzie leżą zabicie cywile i nasze obrońcy. Jak Ukrainiec może się czuć w momencie, kiedy prezydent sąsiedniego kraju twierdzi, że go nie ma? Ja czuję się doskonale, także w, niech sobie twierdzi, co on chce, a my sobie robimy swoje. My bronimy naszego kraju i a, w, przekazujemy naszym obrońcom wszystko, co w naszych siłach, dlatego żeby oni a, tego kraju bronili i bronili skutecznie i wyzwolali kolejne a, nasze miejscowości, co mam nadzieję a, będzie i nadal. Zdarzyło się to przez ostatnie 24 godziny? Czy coś drgnęło na tych ukraińskich frontach? No cóż, na froncie południowym nie takiego nie widzimy, chociaż non-stop są. E, e, zawda, zawda, zawdawane uderzenie przez naszą artylerię, przez nasze rakiety w, na tych e... Tam, gdzie jest wróg, na, szczególnie na południowym froncie obwodu hersońskiego, wiemy o tym, że wróg jednak przerzuca tam posiłki, i w tym była informacja o tym, że ponad tysiąc zmobilizowanych Rosjan teraz było przerzucone na ten prawy brzeg. Dniepru w obwodzie hersońskim. Natomiast jest też już informacja o tym, że oprócz tego, że wywożono pomniki na przykład Suworowa, Puszkina, Pociąkina z, z Hersonia, za co my dziękujemy okupantom, bo robią za nas naszą robotę, która dawno już miała być zrobiona, na dekolonizację. To ci zmobilizowani teraz mieszkają w mieszkaniach w cywilów, które uciekli z tej części hercąścizny. Co do, co do frontu na Donbasie, to też nie ma żadnych postępów wroga, a wręcz przeciwnie, na niektórych odcinkach frontu, jak na przykład pod Bachmutem wojsko ukraińskie przychodzi i przychodzi skutecznie do kontrnatarcia. I chociaż to kontrnatarcie nie jest takie duże, że na przykład to było na wschód od Bachmuta, ale 1,5-2 km my znów mamy za sobą, to, to jest bardzo ważne, ponieważ walki toczą się już na wschodnich obrzeżach Bachmutu i nawet podchodzą do centrum tego miasta. Bo miasto jest podzielone przez e, niewielką, ale e, rzekę i na e, lewym brzegu tej rzeki e, podchodzi wróg coraz bliżej. Ale my mu nie dajemy zbliżać się do Bachmuta i bronią. E, I e, nasi chłopcy tam bronią się. A Bachmut e... jest szczególnie nam bliski, bo to właśnie Bachmut jest tym miejscem, do którego jeździ Paweł Bobołowicz. Tam są ci żołnierze ukraińscy, z którymi on przeprowadza wywiady, także, także wiemy, kto jest na tej linii frontu i kto broni tej miejscowości. Dokładnie tak i ja też mam swoich znajomych, też tam pod, pod Bachmutem. Oni mówią, że sytuacja jest bardzo ciężka, ale oni stoją i oni tam e, się bronią I, i za to im jestem no, niezmiernie wdzięczny oczywiście. Herson jest zmieniany, przepraszam, że ci przerywam, ale tak, w tak. miasto twierdzę, tak przynajmniej takie są komunikaty dotyczące Hersonia tutaj w Warszawie, ale pewno w Kijowie i w Warszawie komunikaty są takie same. No, właściwie tak. Jeszcze zapomniałem powiedzieć, że, że okupanty wywieźli z, um, z Soboru Kataryńskiego, Kata, Świętej Katarzyny, zwłoki Pociągina, który był założycielem tego miasta. No i też bardzo dobrze, niech sobie uh, ten szkielet gdzieś wyląduje w, w jakimś Briańsku. My uh, nie stracimy nic z tego. Um, no, ale Wracając do frontu, też powiem, że wróg próbuje atakować ze strony Lisieczańska i w miejscowość, która nazywa się Bilohoriewka. To jest jedna z miejscowości w obwodzie Łuhańskim i Bilohoriewka jest kluczowa dla, dla, dla tego odcinku frontu, bo Bilohoriewka ma w sobie zagrożenie dla, jak dla Lisyczańska, tak i dla miasta rubiżne albo Krzemina od, od południa. I dlatego tam są ciągłe ataki e, w, na prowadzone w, na tą Białohorywkę. E, ataki też były prowadzone na wschód od Krzemiennej, ale nie udale się dla wroga i w ogóle wręcz też, wręcz przeciwnie, ma, mamy e, informację o tym, że wojsko ukraińskie coraz bliżej podchodzi do e, Swatowego i w niektórych miejscach już e, nawet e, przy, m, ma, ma tą e, trasę R66, która... E, łączy Swatowę i Krzemienną ma pod swoim kontrolem i do Swatowego na niektórych odcinkach tego frontu zostało 12 kilometrów dla naszego wojska, żeby tam dojść do, do Swatowego i wyzwolić to jedno z kluczowych miast. No i zostaje pod kontrolą wroga jeszcze około dwóch no, albo 3% procentów na terenu charkowskiego pod jego kontrolą mamy nadzieję, że to też niedługo już tak nie będzie, bo widzimy też, że powoli, nie szybko, ale ten w, Ci miejscowości, które tam znajdowali się pod kontrolą rosyjską, powoli, ale przechodzą pod kontrolę już ukraińską. No i też podkreślam, że dla nas, dla nas życie naszego żołnierza jest bezcenne prawie, czyli w porównaniu z wojskiem rosyjskim. Dowództwo Ukrai Ukra wojsk ukraińskich e, bardzo dba o życie naszego żołnierza, i dlatego nie rzuca jego po prostu tak wprost na ciągi, na wszystko, jak to robią z e, przeciwnej strony. A jak z alarmami, jak z ostrzałem rosyjskim dzisiejszej nocy? Dzisiejszej nocy mieliśmy jeden alarm w Kijowie. Ja szczerze mówiąc, e, przyspałem i nie, nie, nie słyszałem nawet tych syren, ale e, oni byli. E, I w, w dzisiejszej nocy z tego co wiem, a, po raz kolejny został e, ostrzeliwany e, e, prawy brzeg Dniepru w obwodzie e, Dnipro Tam a, przy Nikopolu, między Nikopolem a Margencem, i e, Zostało oszczerbane z wyrzutni rakietowych typu grad, bo jest blisko, bliziutko do przeciwległego brzegu, gdzie znajduje się wróg. O ofiarach nie, nie wiemy na razie. To jeszcze kilka słów na temat coraz trudniejszej codzienności na Ukrainie. O tym wczoraj mówił w Radiu Wnet Artur Mérzak o sytuacji w Lwowie, o tych wyłączeniach prądu, o tym, że że coraz trudniej się komunikować za pomocą telefonii komórkowej, to potwierdzasz, tak samo jest w Kijowie? Potwierdzamy. szczególnie to jest w Kijowie, bo Kijów co wieczora pogrąża się w ciemność i centralne części mego miasta tak wyglądają. Jak nigdy w życiu takiego nie, nie, nie wiedziałem czegoś takiego, ale no w tej ciemności czuć naszą determinację do walki i do obrony naszego kraju. To w, chociaż brzmi jakoś z patosem, ale tak to jest. U, u mego na przykład przyjaciela wczoraj dwa razy w ciągu dnia był, był prąd wyłączony i on już jechał do mnie, żeby coś tu, tutaj u mnie ugotować i nawet pójść pod przyszniec, bo u mnie na szczęście jeszcze tego nie, nie było. Prąd jeszcze mam, ale ale nie mam, na przykład, teraz żadnej wody, bo jakaś też awaria stała się tutaj na a, wodociągu. 248 dni upłynęło od 24 lutego. Dmytro, życzę ci spokojnego dnia. Dziękuję ślicznie. A jeszcze i po skryptum, tak, tak. bo od wczoraj słyszymy o tej akcji, którą zaproponowałeś, akcję dotyczącą Dnia Wszystkich Świętych. I akcja to jest nasza wspólna, ponieważ Radio Wnet bierze udział w tej akcji, też finansowa, za co serdecznie dziękuję i już szukam i kupuję te zniczy, dlatego żeby rozdać wszystkim chętnym, które przyjdą 1, 1 listopada wieczorem pod bramę katolickiej części cmentarza żeby tam zapalić te znicze na grobach, na grobach e, znanych e, Polaków Kijowa, no i nie tylko e, też zapalimy znicze na grobach, na przykład Gruszewskiego e, albo Narbuta, też zasłużonych naszych e, ukraińskich działaczy. 1 listopada takiej tradycji na Ukrainie nie ma. Nie ma takiej tradycji, ale chcę, żeby ona była, bo ona jest przepiękna i Ukraińcy naprawdę zazdroszczą Polakom, bo ja o tym wiem świetnie, bo też piszą o tym, że ta tradycja, która istnieje w Polsce, musi być też u nas. Dlaczego by nie pójść na groby naszych przodków i nie zapalić się z nicie na tych grobach? Można to robić nie 1 listopada, chociaż 1 listopada jest taka jesienna, Atmosfera i jest naprawdę przepiękne teraz, e, e, szczególnie tam na cmentarzu bajkowym jest e, przepiękne wszystko w żółte, czerwone liście jeszcze są, ale no, no to wygląda bardzo, bardzo fajnie. I to było po Dymitra Antoniuk prosto z Kijowa.